Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj będzie o Marcinie Zielińskim. Święty Marcin, zgadnijcie, czemu go lubię. Tu na dole jest jak z krzesza zmarłego, także mam nadzieję, że to proroczy znak, że niedługo też ja tak będę robił. W imieniu Pan Jezus. Istnieje ryzyko, że ten odcinek będzie dłuższy niż bym chciał, i niż pewnie ty byś, mój drogi widzu, chciał. Postaram się mówić jak najzwięźlej, natomiast no ci, co oglądają czasami moje materiały, wiedzą, że nie zawsze mi się to udaje. Jak doszło do tego, że dzisiaj będę mówił o Marcinie Zielińskim. Wytrzymaj, mój drogi widzu chwilkę wyjaśnienia. Na dzisiaj miałem przygotowany materiał na temat polskich mediów. Natomiast wczoraj na naszym portalu sprawki.pl zamieściłem artykuł na temat pana Marcina Zielińskiego. Ktoś przysłał mi wczoraj filmik jakiegoś innego charyzmatyka, który mówi, że pan Marcin Zieliński był już jako osoba dorosła ochrzczony przez pastora protestanckiego. I jakoś tak wróciła mi pamięć na temat mojej krótkiej historii z tematyką pana Marcina Zielińskiego. To było jakiś czas temu bardziej dotyczyło ojca Adama Szustaka, kiedy on odnosił się do pewnego filmu. Ojej, dużo wątków, dużo niuansów dzisiaj będzie. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Natomiast na naszym portalu Sprawki.pl zamieściłem taki artykuł. Jesteśmy na portalu Sprawki.pl i ten artykuł jest o tutaj. To było wczoraj. Pastor ochrzcił Marcina Zielińskiego. Napisałem kilka słów na temat pana Marcina Zielińskiego i zamieściłem film, z którego wziąłem tę informację. Posłuchajmy dosłownie fragmentów. Zależy mi na tym, żeby liderzy nie kłamali. Żeby nie przedstawiali różnych wersji, w różnych gremiach, czy w różnych sytuacjach. A ponieważ wiele ludzi skarży się na te same postawy, a nikt, jak się okazuje, nie ma odwagi podjąć kroków, żeby to zmienić, no to ja zdecydowałem, że nagram o tym film. Marcin Zieliński, około roku 2014-2015, przyjął chrzest od pastora Kościoła Zielonoświątkowego. Odbyło się to w Polsce, w Zakościelu, około Tomaszowa Mazowieckiego, w rzece, w Pilicy. W nielicznym gronie rodziny Marcina i najbliższych znajomych. Odbyło się to z własnej inicjatywy Marcina, udzielającym chrztu był Bartosz Bobeł. I kiedy ten film do mnie dotarł, pomyślałem, według mojej wiedzy sprawa jest bardzo poważna. Natomiast nie chciałem bazować tylko na swojej wiedzy, upewniłem się u osoby, której ufam, jest to ksiądz tradycyjny, i napisał tak: Jeżeli rzeczywiście został ponownie ochrzczony, to popełnił czyn ciężko grzeszny symulacja sakramentu ze znamionami apostazji, bo od kogoś, kto nie zgadza się z nauczaniem Kościoła Chrystusowego. Jeżeli wśród widzów są jakieś osoby dobrze zorientowane, może jakieś kapłani trafią na ten materiał, proszę odbić to od swojej wiedzy, tak to ujmę, nie ufać w to, co mówię. Ja oczywiście, nawet ksiądz, którego tam z drugiej ręki podaje opinię, natomiast od swojej wiedzy, ewentualnie zaczerpnąć wiedzy, czy jest to czyn poważny i czy za podobne czyny bywają ekskomuniki. W kościele katolickim. Okej, okay, więc pomyślałem sobie, że napiszę ten krótki artykuł na sprawki.pl. Naprawdę, ktoś może wierzyć lub nie, będąc przekonany, że piszę to jakby dla takiej naszej bańki. No, bo dzisiaj wszyscy są w pewnych bańkach informacyjnych. Portal Sprawki.pl to jest bardzo świeże przedsięwzięcie. Jeżeli napiszę tam taki artykuł, zwykle kilkaset osób czyta każdy artykuł. Były takie artykuły, że kilka tysięcy osób czytało te artykuły, bo to jest bardzo świeża sprawa, ten cały portal. No i wrzuciłem ten artykuł raczej do ludzi o światopoglądzie zbliżonym do mojego. Każdy, kto chociaż trochę zna moje tutaj, powiedzmy, wypociny, publicystykę moją, ten wie, że no na pewno nie jest mi po drodze z taką duchowością, jaką prezentuje pan Marcin Zieliński, a pomijając to, czy mi jest z nią po drodze, czy nie, nie uważam ją za katolicką. To jest tutaj najważniejsze. I po zamieszczeniu tego artykułu, zgodnie ze zwyczajem, umieściliśmy również link do tego artykułu na mediach społecznościowych i na Facebooku rozegrały się naprawdę sceny, których się nie spodziewałem. Ten artykuł bardzo szybko osiągnął tam no, dużo tysięcy odtworzeń na naszej stronie. Najwięcej w historii. Więc, jakby wyglądałoby na to, że pan Marcin Zieliński jest zjawiskiem, które wzbudza, jakby, duży ruch. Duże poruszenie. I czytając bardzo liczne komentarze na Facebooku, trafiłem na komentarz pewnego księdza, do którego zaraz dojdziemy. Natomiast ten komentarz był tak naprawdę impulsem do nagrania dzisiejszego odcinka. Kilka lat temu miałem podobny impuls, jeżeli chodzi o ojca Adama Szustaka. To było tak, że miałem rozmowę ze swoim synem na temat gier, i dosłownie następnego dnia widzę, że ojciec Adam Szustak gra w grę i będzie teraz ewangelizował ludzi grając w grę. I jakoś tak zupełnie wziąłem kamerę i nagrałem film, co, co myślę o tym. I w tamtym filmie starałem się wyjaśniać, że nie chodzi o to, że ksiądz nie może grać w grę i tak dalej, ale jednak oddźwięk tego jest taki, no, że każdy rodzic, który próbuje rozmawiać ze swoimi dziećmi o ograniczaniu gier, traci trochę argument, jeżeli duchowny za pomocą gry będzie teraz ewangelizował. I szybko okazało się, że te filmy na temat Ojca Adama Szustaka mają dużo odtworzeń, więcej niż inne filmy. Porównywanie do moich filmów na temat filmu pana Sekielskiego tylko nie mów nikomu. Wywiązały się różne dyskusje ze zwolennikami Langusty na Palmie, nawet ojciec Adam odniósł się do mnie w jednym z filmów, znaczy odniósł się kilka razy ewidentnie pośrednio, a raz bezpośrednio: "Dawidzie, czemu to robisz?". No i że też kontaktują się z nim osoby, które wiedzą o mnie różne rzeczy, serio. Natomiast już ostatnio temat ojca Adama na moim kanale ucichł. Wtedy uważałem ojca Adama za naprawdę tak uważałem największe zjawisko zagrażające kościołowi katolickiemu w Polsce. Jakby wierze katolików w Polsce. Bo to był największy kaznodzieja internetowy. Teraz nie wiem, czy tak dalej jest. Chyba już nie. Natomiast te wydarzenia, które miały miejsce od wczoraj, sprawią, że obecnie za największe tego typu zagrożenie będę uważał działalność pana Marcina Zielińskiego. Z tego miejsca bardzo serdecznie chcę pozdrowić pana Marcina Zielińskiego. Wiadomo, że wszystkie tego typu materiały na temat innej osoby błyskawicznie czy przez samego pana Marcina, czy przez ludzi będą odebrane jako atak na osobę. I nie mam siły i też nie ma czasu w tym odcinku bo teraz opowiadać o tym, że tutaj nie ma żadnego ataku personalnego z mojej strony. Jeżeli w Kościele katolickim pojawia się błąd, to ktoś może odnosić się do błędu nie do samej osoby nawet nie wiem co powoduje panem Marcinem nie wiem bardzo możliwe że on to wszystko robi w dobrej wierze będąc święcie przekonany że jest katolikiem rzymskim i że służy matce kościół są materiały które by przeczyły temu ale nie wiem czy są wiarygodne zaraz do nich dojdziemy Cała ta wczorajsza sytuacja na Facebooku, gdzie było naprawdę bardzo dużo komentarzy, do których zaraz dojdziemy, do niektórych z nich, zbiegła się z tym, że słyszałem kazanie księdza Piotra Świerczka z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na temat wiara oparta na cudach to nie jest wiara. Tak jest to zatytułowane. Posłuchajmy dosłownie fragmentu. I oto nasz Pan Jezus Chrystus bierze tego coś tam mówiącego człowieka na bok, z daleka od tłumu. I to pierwsza ważna rzecz, nad którą należy nam się dzisiaj pochylić, ponieważ nie dość, że Pan Jezus wziął na bok tego człowieka, to jeszcze jak na końcu Ewangelii słyszeliśmy, zabronił rozpowiadania o tym, co się wydarzyło, aby z całą siłą i mocą tego fragmentu przyszła do nas prawda o tym, że cuda nie mają być tylko i wyłącznie spektakularne. Że wiara oparta na cudach, że tłum krzyczący, że wydarzył się cud, to jeszcze nie jest wiara. To na pewno nie jest droga do jej umocnienia. I wysłuchawszy tego kazania, jednocześnie niemal czytając komentarze, y, szczególnie obrońców pana Marcina, jakby ktoś go atakował, jakby trzeba było bronić człowieka tutaj. My też do tego zaraz dojdziemy. No, już widzę, że ten materiał może nie będzie taki krótki. Y, Pomyślałem, dobrze, jest moment, żeby nagrać ten film, natomiast jeszcze błagam Was, wytrzymajcie chwilkę wstępu, jakie myśli wtedy przebiegają y, przez głowę takiego youtubera, y, jakim jestem. Y, pierwsze takie, czy to jest teraz właściwy moment, czyli co to zrobi y, ludziom? Y, bo celem tego kanału jest tylko to, żeby jak największa liczba dusz, jak najwięcej katolików zaczęło swoim rozumem odróżniać modernizm od katolicyzmu. I chcieć przylegać do katolicyzmu. Żeby ten cel osiągać, czasami warto jest nie poruszać, zresztą ci, którzy śledzą na bieżąco moją działalność, widzą, że raczej unikam sensacji. Nie, nie rzucam się na każdy temat, który na pewno zrobi dużo odtworzeń i wzbudzi duże emocje. Więc czasami warto jest po prostu mówić swoje, nie odnosić się do wszystkiego, co dzieje się dookoła. Ale czasami, jak w tym przypadku, nie wiem, czy to jest. Moje widzi mi się. Czy to jest jednak rozeznanie dosyć słuszne, mojego rozumu, że tak? To jest moment, w którym zrobimy film o panu Marcinie Zielińskim. To przebiega mi przez myśli, kiedy to planuję. Yy, następne, jakie będą zarzuty? Bo wiadomo jest od razu, jakie będą zarzuty. Mnie one jakby nie martwią, te zarzuty, ale one mogą psuć jakby odbiór tego materiału, bo ludzie czytają komentarze i robi się zamęt. Pierwszy zarzut, dzielisz kościół. Jest to, to zupełnie bez sensu, bo taki zarzut, jakby czemu dzielić kościół, czemu ty i Marcin Zieliński, jeżeli ktoś pisze, na przykład Dawid, ty jesteś OK, i Marcin Zieliński jest ok, po co dzielić kościół? To to jest dla mnie najbardziej najgorszy możliwy komentarz. To jest letnie, ani gorące, ani zimne. Na przykład ten ksiądz, do którego komentarza zaraz dojdziemy, to jest przynajmniej konkret. On mówi, że Marcin Zieliński super. Ja niedobrze, ale to jest przynajmniej gorące albo zimne. Natomiast mówienie, czemu się kłócić ty i Marcin Dzieliński, obaj ok, to znaczy, nieważne w co wierzymy. Bylebyśmy byli jakoś tak razem w jedności. No to jest bardzo, bardzo, to jest postawa dla mnie śliska, ona mi się bardzo nie podoba. Natomiast może to źle ująłem, bo to nie ma znaczenia, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Osobiście dla mnie są takim jednym ze smutniejszych symptomów w ogóle. Choroby, która toczy Kościół katolicki. Dzisiaj chodzi o Kościół walczący, Kościół na ziemi nie o mistyczne ciało Chrystusa jako całe nie Kościół triumfujący w niebie, nie Kościół cierpiący w cześćcu ale Kościół walczący czyli nas nazywany często przez modernistów jednak Kościołem pielgrzymującym bo walka to tak brzmi niekatolicko w tych czasach więc to jest taki najsmutniejszy symptom. Po co się kłócić? Róbmy jedność, nie, ale żeby ją zrobić, to musimy poświęcić na ołtarzu, jakby według mnie, ołtarzu Molocha czy tam Bala, y, prawdę katolicką. Nieważne, w co wierzymy, byleby tak w miarę tak się trzymać razem. Y, Okej, okay, to to jest pierwszy m, częsty zarzut, dzielisz Kościół. Drugi, y, to powoduje niepokój. Y, no, jest to taki powiedzmy, y, powiedzmy argument, który jakoś tam do mnie trafia, bo w tych czasach. Y, Ludzie naprawdę według mnie są pogubieni mocno i wzbudzanie niepokoju, no nie wiem czy to jest takie bezpieczne, żeby ktoś czuł duży niepokój. Natomiast sam fakt, że ktoś odczuwa niepokój jeszcze nie znaczy, że treść sama w sobie jest niepokojąca. Kiedyś widziałem taki film, być może też go widzieliście, Super Size Me, coś takiego, o gościu, który sam tam je McDonalda przez miesiąc, ale również bada wpływ fast foodów. Na społeczeństwo amerykańskie. I jest taka scena, która na zawsze zapadnie, zapadła mi w pamięć, gdzie osoba, która się żywi głównie fast foodami, dostaje pod nos pomidora i sałatę. I tak wącha to i ma odruchy wymiotne. I to nie, nie jest udawane, że to. Nie pamiętam, czy ona to wącha, czy nawet wzięła do ust, nie? Takiego organicznego pomidora i sałatę. I to był dla mnie symbol tego, że jeżeli na coś reagujesz odruchem wymiotnym, to jeszcze nie znaczy, że to coś jest chore. Możliwe, że już twój organizm jest tak zatruty, że właśnie na rzeczy zdrowe będzie tak reagował. Więc to, że w kimś to wzbudzi niepokój, no nie ma większego znaczenia. To znaczy inaczej. Wolałbym, żeby tak nie było. Ale to nie jest wyznacznik niczego. I trzeci, najczęstszy przedmiot ataku to, że robisz to dla oglądalności. Generalnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś zaczyna działać w publicystyce, to nie, nie biorąc pod uwagę oglądalności, daleko nie zajdzie. Generalnie ważne jest, żeby po to się robi materiał, żeby dużo ludzi na niego trafiło. Natomiast każdy wtedy musi w swoim sumieniu rozstrzygać, czy on robi materiał który ludzie powinni zobaczyć, i przy okazji dba o to, żeby jak najwięcej ludzi go zobaczyło, czy też on wybiera materiały tak, żeby jak najwięcej ludzi oglądało jego. Tak bym mniej więcej rozróżnił. Staram się naprawdę robić materiały, które są spożytkiem dla dusz oglądających, nie wybierając tematyki, tak, żeby było dużo odtworzeń. Przynajmniej nie stawiając tego jako priorytet. Ten od film prawdopodobnie będzie miał dużo odtworzeń, chociaż jak już widzę, będzie może na tyle długi, że jednak mało ludzi w niego kliknie. Więc to są takie trzy główne zarzuty. One na mnie wrażenia nie robią, ale one powodują jakby zamieszanie w głowach potem innych, którzy czytają te komentarze. Okej, okay, teraz jak uporządkować całą tą wypowiedź? Kiedy już podjąłem decyzję, że zrobię filmy o panu Marcinie Zielińskim zajrzałem na kanał Księdza Szymona Bańki, bo pamiętałem, że on kiedyś robił taki krótką wypowiedź na ten temat. Posłuchajmy fragmentów. Otóż oczywiście święty Paweł pisze o charyzmatach, i wiemy, że w kościele pierwotnym całkiem sporo takich przejawów działania Ducha Świętego było. Rzecz jest jakby zupełnie normalna i naturalna. Natomiast sam święty Paweł zwraca na to uwagę, aby w czynnościach liturgicznych zachować porządek, mówi on o tym, żeby. Jeśli ktoś zaczyna przemawiać językami, a nie ma takiego, który tłumaczy, no to żeby zamilknął ten, który przemawia językami. Powiem, nic z tego nie będzie bez zrozumienia. Same słowa, które gdzieś tam padają, nic szczególnego w wspólnocie nie wnoszą. Nie dar języków będzie dla niego najważniejsze. nie to wyjątkowe, nie to, co robi wrażenie jest najważniejsze, ale to, żeby przekazać pewną treść, aby pouczyć wiernych. Wiemy również z samego Pisma Świętego, że zły duch uwielbia przybierać postać anioła światłości, że uwielbia w ten sposób się przedstawiać, że uwielbia w ten sposób zwodzić na manowce. O jednej z bestii apokaliptycznych czytamy, że wygląda jak baranek, jakby baranek, ale mówi jako smok czyli jest podobna, właśnie przybiera taką postać, niejako pobożną. Jednak jej słowa są zdradzieckie, jednak jej słowa prowadzą do grzechu. Mówi jak smok, czyli jak zły duch. Również sam święty Paweł ostrzega: nie zawierzajcie każdemu duchowi, ale mamy obowiązek badać takie duchy. Oczywiście należy na początku zaznaczyć, że te osoby, które biorą w tym udział, przeważnie biorą w tym udział zupełnie w dobrej intencji, to znaczy. Pewnie 99% osób, które biorą udział w takich nabożeństwach, właśnie chcą czcić Pana Jezusa, chcą prosić o coś Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I nie ma w tym żadnej złej intencji. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie osoby mogą zostać zwiedzione. I uważam, że to ryzyko w przypadku właśnie takich modlitw o uzdrowienie i różnych innych nabożeństw charyzmatycznych jest ogromne. Dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, że te współczesne ruchy charyzmatyczne są moim zdaniem wskrzeszaniem na siłę tych form, które istniały w kościele pierwotnym. Co mam na myśli? Otóż Duch Święty wieje, kiedy chce i ewidentnie chciał działać w ten sposób w kościele pierwotnym. Już Święty Augustyn zauważa, że te wyjątkowe zjawiska dzieją się coraz mniej. Ewidentnie w kościele pierwotnym było tego więcej i ewidentnie w tej chwili jest tego mniej. Natomiast nigdy nie wolno takich rzeczy sobie życzyć, nigdy nie wolno takich rzeczy pragnąć, a już zupełnie nie wolno takich rzeczy prowokować. Wielcy nauczyciele życia duchowego jak święty Jan od Krzyża piszą że człowiek który pragnie w życiu duchowym jakichś nadzwyczajnych zdarzeń on mówi o takich prywatnych objawieniach o jakichś mistycznych doświadczeniach jeśli człowiek czegoś takiego pragnie to święty Jan od Krzyża mówi że praktycznie na pewno w ten czy w inny sposób zły duch go zwiedzie bo ten człowiek ma taki głód nadzwyczajnych rzeczy i to sprawia że on nie jest podatny na to, żeby słuchać Ducha Świętego, który pragnie przede wszystkim prowadzić tym, co zwyczajne. Człowiek, który pragnie rzeczy nadzwyczajnych, ma gdzieś tam taką, takie duchowe łakomstwo i pewną duchową pychę. W mniejszym lub większym stopniu. Bo pragnie rzeczy nadzwyczajnych, takich cudownych, wyjątkowych. I teraz, co jest według mnie ważne. Przytoczyłem już wypowiedzi dwóch księży z Bractwa Kapońskiego Świętego Piusa X, więc ktoś może powiedzieć, świetne masz źródła, takie trochę jednostronne, powiedzmy, yy, i... No tutaj chciałbym zauważyć, że ja podaję źródła zewnętrzne wtedy, kiedy, bo to jest jakby czwarta. Czwarty rodzaj zarzutu, że kim ty jesteś, żeby się tam stawiać, że ty tutaj możesz mieć swoje zdanie. Warto zauważyć, że po pierwsze jestem osobą świecką, nie mam żadnej misji kanonicznej, więc wszystko co mówię, proszę brać jako moją prywatną opinię, można się z nią zgadzać lub nie. I ja mam swoje bardzo mocne zdanie na temat, osobiste. Nie potrzebowałem do tego usłyszeć z ust tradycyjnych księży, co ja mam myśleć na temat, na temat powiedzmy, całego takiego ruchu, gdzie, gdzie ludzie do bardzo dobrze dobranej muzyki, granej na gitarze, ale takiej ultra dobrze dobranej, działającej wprost na emocje, yy, zaczynają modlić się w sposób taki, że tam Szele Hala, mele, mele, Terele, Morele. Zdrowiony wierzę, że jest jakaś kobieta, która ma problemy z biodrami, i te problemy też rzutują na twoje lewe kolano. Jeśli jesteś, to napisz na czacie, nawet jeśli my cię nie wyłapiemy, to osoby, które się modlą, zobaczą to. I w imieniu Jezusa ogłaszam, że będziesz chodzić bez tego bólu i że będziesz chodzić bez problemów z biodrami i z kolanem. W Twoje imię, Panie. Przyjdź Duchu Święty. I w ten sposób doszliśmy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć. Jak pewnie usłyszeliście, powiedziałem trele morele i to ktoś może odebrać jako bardzo kpiące. Ludzie są bardzo wyczuleni na styl wypowiedzi i wiele, zwłaszcza myślę kobiet, jest, chociaż nie, mężczyźni też wielokrotnie mi pisali, że moje filmy nie dają takiego pokoju że na przykład poczytasz sobie obejrzysz sobie film Marcina Zielińskiego. Często zastanawiamy się i zadajemy sobie pytanie, co jest bożą wolą dla naszego życia albo chociaż co zrobić, żeby do tej bożej woli się przybliżyć. O tym więcej będzie kilka wskazówek w tym kwadrancie ku I odczuwasz pokój że on ma ciepłe spojrzenie, a może ja nie mam ciepłego spojrzenia, albo że forma wypowiedzi niewłaściwa. No i teraz oczywiście, mogąc kierować się jakby dobrem sprawy, mógłbym bardzo mocno trenować takie ciepłe spojrzenie. Mówić w taki sposób, żeby nie wzbudzać żadnych jakby wątpliwości, czy też, no powiedzmy, nawet odrzutu ludzi. Ale myśląc o tym, zastanawiałem się dzisiaj że ja bym bardzo nie chciał grać w tą grę. Nie chciałbym w ogóle zastanawiać się, czy ja wyglądam na takiego, który jest wiarygodny, czy nie wyglądam. Grając w tą grę, utwierdzam ludzi w przekonaniu, że oni nie mają słuchać prawdy, znaczy nie mają jakby szukać prawdy, porównywać kto mówi prawdę, a kto mówi nieprawdę. To jest trochę podobnie jak powiedzmy w wyborach. No zawsze w wyborach prezydenckich, bardzo często w Stanach, na przykład, wygra przystojniejszy kandydat. Nie ostatnio, bo teraz to jest już podział stricte na światopoglądowy, ale kiedyś tak było. No i to jest minimalnie prymitywne. I tak samo tutaj. Czy ja wyglądam podobnie fajnie jak Marcin Zieliński, jeżeli chodzi o na przykład styl wypowiedzi? Albo ojciec Adam Szósta ma dużo radości w sobie, a ja nie zawsze mam tą radość na twarzy, więc to czyni to, co ja mówię, prawdopodobnie mniej wiarygodnym. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby przełamać ten stereotyp. Przychodziły mi na myśl różne rzeczy, na przykład wystąpienie dzisiaj w, w t-shircie, jakimś głupim. Takie rzeczy przy, przychodziły mi na myśl, żeby nie próbować budować wiarygodności, przez to, że. Ja w odpowiedni sposób będę mówił. Nawet przyszło mi na myśl, żeby zapalić sobie cygaro na wizji. Yy, bo to by było takie totalne przełamanie pewnego stereotypu. Yy, no to nie, to teraz się zupełnie skompromitował. Nie będziemy słuchać tego, co on mówi, bo co to za człowiek, on zapalił cygaro na wizji. No ale w końcu postanowiłem tego nie robić. Po co robię cały ten cyrk? Żeby trochę przełamać. Być może to przełamie w Twojej głowie to, że ty masz się strasznie skupiać na tym, jakie odczucia ja wywołuję teraz w Tobie. Tylko słuchać tego, co mówię. Kochani, ja uważam cały ten ruch takiej tej modlitwy, trele molere, belele, i to, że bardzo dużo ludzi w świątyni katolickiej stoi, jest facet, który... Ja nie słuchałem wszystkich materiałów. Pana Zielińskiego. No ale te, co słuchałem, to jednak tego było dużo. Czy on kiedyś mówi o grzechu? Czy on kiedyś mówi o tym, że następuje tu uzdrowienie, a teraz idźcie i nie grzeszcie więcej? Czy on kiedykolwiek mówi o tym, że jest dusza? Czy on kiedykolwiek mówi o tym, że jest życie wieczne? I teraz bardzo proszę, żeby każdy przynajmniej zrozumiał, że jeżeli pan Zieliński ma na przykład w internecie materiałów tam, nie wiem, nie wiem ile, milion godzin. No to jak ktoś znajdzie jeden przykład tam sprzed trzech lat, że on powiedział coś o duszy, to nie jest jeszcze dowód na to, że ja teraz mówię nieprawdę, tylko że ogólnie, czy w jego działalności jakby jest perspektywa wieczności. Te materiały, które ja znam, dotyczą zawsze tego, że Jezus dotyka Ciebie tu i teraz i to coś znaczy. Ale jakby rzadko słuchać tam jakikolwiek wniosek taki, że już tego nie strać. Jeżeli nawet ty wierzysz, że Jezus teraz zabrał tobie ból kręgosłupa i on cię dotknął, no to teraz już nie uchwyć to, że on cię dotknął, i do końca życia bądź katolikiem. Wierz w każde słowo Jezusa zapisane w Ewangelii. Nie to, które wydaje ci się, że słyszysz albo które ktoś ci tam mówi, że on słyszy. Więc oczywiście, i tu przypominam, że mówię jakby swoje prywatne zdanie osoby świeckiej. Ja nie widzę w tamtej działalności żadnego podobieństwa do cudów, które czynili na przykład apostołowie albo Pan Jezus. Taki, że jakby ewidentnie z tego wynikało, że samo uzdrowienie nogi nie jest tu celem, to nie jest aż tak ważne. Jest, ktoś chce, żeby mu uzdrowić nogę. Jezus albo apostołowie czynią cud, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, uwierz w Ewangelię i. Od teraz nie grzesz więcej. I tak jak mówił ksiądz Świerczek, bywają takie słowa, że: No, nie rozpowiadaj tego, nie rób afery wokół tego. Ja osobiście, i oto też jest często zarzut, co to jest w ogóle za argument? Ja osobiście, no, trafiliście na kanał Osoby Świeckiej, która mówi to, co myśli. Możecie się z tym zgadzać lub nie. Ja osobiście uważam cuda za potrzebne wtedy, kiedy z wiarą jest już tak słabo, że pan był decyduje się jeszcze, jakby, no. Załóżmy, że ludzie nie wierzą w ogóle, że jest jakaś życie nadprzyrodzone. Zapomnieli prawdy wiary. I w tym momencie, no, Pan Bóg, to tak może nie będzie teologiczna wypowiedź, ale ja nie jestem teologiem, wręcz w cudzysłowie zniża się do tego, żeby jeszcze cud dać temu człowiekowi, żeby on, no dobra, jeżeli nie wierzysz na słowo, to jeszcze zobacz. I wtedy on tam, noga go już nie boli, albo kręgosłup mu się wyprostował i Niech rzecz więcej. W katolicyzmie perspektywą jest wieczność. To, co dzieje się tutaj, czy masz chory kręgosłup, czy nie masz, czy cierpisz czy nie cierpisz, wszystko jest dobre bądź złe w zależności od tego, czy z tego jest jakby platforma do zbawienia duszy. Więc można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś dzisiaj ma na przykład, nie daj Boże, raka, umiera, ale jest w stanie łaski uświęcającej i idzie do nieba, Albo ktoś przychodzi, nakłada na niego ręce i on już nie ma raka. No cud, no wspaniała sprawa. I on pożyje jeszcze 15 lat i umrze w stanie grzechu ciężkiego. Tylko ta perspektywa się liczy, jakby gdzie on będzie po śmierci, a nie czy teraz go już coś tam nie boli. Yy, Okej. Okay. Na temat pana Marcina Zielińskiego powstał ten taki film, który prawdopodobnie, może nawet o nim, mój drogi widzu, słyszałeś. Zwiedzeni.pl to się chyba nazywało, i tam między innymi pani Ania Kuraś, która była też gościem na moim kanale parę razy, i jeszcze kilka innych osób wypowiadało się na temat tego, że no pan Marcin Zieliński trochę protestantyzuje Kościół. Generalnie Zwiedzeni.pl bardzo długo tam opowiadają o zagrożeniach duchowych wypływających z takiej działalności. Z wspólnoty utworzonej na gruncie Kościoła katolickiego zaczęli przychodzić protestanci. Którzy trafili na podatny grunt i zaczęli narzucać swoje nauki i promować formę głośnego uwielbienia. Opowiadał o kościołach, właśnie o tych amerykańskich kościołach Bethel czy Toronto Blessing. Między innymi, właśnie wymieniał Todd Bentley'a. Hit. Do it, Jesus! A brand new hit. Bam Bam Bam. bardzo to właśnie było to, że on właśnie idzie za tym, że bardzo by chciał to mieć u siebie. Jakby takie same rzeczy się działy tutaj yy, u nas. Cuda. Do tego filmu odniósł się ojciec Adam Szustak. Dzień dobry, dzień dobry. Kan jakiś czas temu ukazał się w internecie yy, wybitne, ukazało się wybitne dzieło filmowe yy, pod tytułem Marcin Zieliński tam zdemaskowany, prorok, czy jak to się on nazywa tam. Yy, czyli w sensie ponad dwugodzinny paszkwil na temat Marcina Zielińskiego. Ja już kiedyś odnosiłem się do tego materiału ojca Adama. Ojciec Adam, no... Yy... Trochę wyśmiewa ten materiał, że on jest tak nie, nieprofesjonalnie nakręcony, wyraźnie zwraca uwagę, że szwindel, dowodem na szwindel jest to, że ci ludzie czytają z kartki albo z czegoś obok obiektywu co jest najgorsze, jakby w pewnej prezentacji tam rzeczy. Wiesz, wiesz, zauważcie, że prawie wszystkie osoby, które tam się wypowiadają, nieustannie patrzą tak, o mniej więcej tak, czyli patrzą jakby w róg, tuż obok kamery, co bardzo prosto oznacza, że czytają z kartek, nie? Ja rozumiem, pewnie jest jakaś tam dbałość o to, żeby po prostu nie mylić faktów, a przykład się za chwileczkę okaże, faktów nie ma żadnych w tym filmie, ale to jest po prostu aż śmieszne, kiedy widać, że człowiek nie wyraża jakiejś opinii, tylko po prostu czyta przygotowany tekst. W okultyzmie występuje coś takiego, jak wzrastanie na poziomach energetycznych była właśnie pani Ania Kuraś, która najprawdopodobniej czytała wcześniej przygotowany przez siebie materiał. Ksiądz Adam Szustak uznał to za jakoś tam podważające wiarygodność, co jest czystym absurdem. Wiele osób wypowiadających się w internecie ma teleprompter, z którego czyta każde słowo. A jeżeli akurat twórcy filmu Zwiedzeni.pl nie mieli telepromptera i tylko mieli obok tak obiektywu coś i z tego sobie czytali, to to jest bardzo standardowe w ogóle działanie w wypowiedziach w internecie. Natomiast to nie jest problem z wypowiedzią ojca Adama. Ojciec Adam tam powiedział, że oni popełnili grzech oszczerstwa i że, i że nie mogą iść do komunii świętej. Nie, to co zrobiliście to jest złożenie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. A to jest grzech przeciwko jednemu z przykazań. Mówiąc krótko, nie wyobrażam sobie, jak możecie przystępować do komunii z czymś takim. Wypowiada się też na temat Marcina Zielińskiego. Więc jeżeli ktokolwiek, jakiekolwiek wątpliwości ma co do Marcina Zielińskiego, czy Marcin Zieliński oby, czy przypadkiem nie jest jakimś heretykiem, fałszywym prorokiem, zwodzicielem i zwiedzaczem, zwiedzaczem zwiedzaczem, innych ludzi, to Marcin Zieliński jest katolikiem, rzymskim katolikiem, jest czcicielem Najświętszej Marii Panny. I w tamtej wypowiedzi ojca Adama, szczerze mówiąc, ona, nie pamiętam ile trwa, kilkanaście minut albo i dłużej, do każdego zdania można by się przyczepić. Bo ojciec przyczepić takby pod kątem jakby mojego, jak to nazwać no, wersji katolicyzmu, co do której ja mam wiarę, że jest prawdziwa, to z tego punktu widzenia te wypowiedzi ojca Adama no, nie mają w ogóle żadnego sensu tego, co on tam mówi. Natomiast jeszcze ten fragment jest dość ważny. Ja również bardzo często korzystam z protestanckich odkryć biblijnych, bo to są świetne rzeczy. Mało tego, protestanci to są nasi bracia w wierze. Ja nie mówię, że wszystko mamy tak samo i nie ma znaczenia, czy ktoś jest katolikiem, czy protestantem. Nie o to mi chodzi, nie. Ale to są nasi bracia w wierze, którzy wierzą w tego samego Pana Jezusa. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć na wstępie. Kolejnym bardzo częstym argumentem, jakby przeciwko. Wypowiedzią podobnym do tej mojej dzisiejszej jest to, że wyrywasz wszystko z kontekstu. To jest ja mogę tylko powiedzieć tyle. Zgodnie ze swoim sumieniem, nie wyrywam niczego z kontekstu. Padają słowa, podaję te słowa. Wycinam fragment, ale oczywiście każdy może na kanale Langusta na Palmie znaleźć ten, ten materiał ojca Adama i przesłuchać całego, i ewentualnie wtedy napisać konkretnie, że patrząc na całość, fragment, który ty podałeś, za zakłamuje. I ty wyciąłeś z kontekstu, bo inaczej również pozwolę sobie pomijać, już wszystkie tego typu argumenty, że coś jest wycięte z kontekstu. Więc protestanci to nie są nasi bracia w wierze. To jest przynajmniej według katolicyzmu rzecz oczywista. W tym nowym katolicyzmie tak nie do końca. I tu chyba dochodzimy do, do księdza, od którego wszystko to, co się zaczęło, czyli jakby którego komentarz na Facebooku spowodował, że ten film dzisiaj powstaje. W tym celu wchodzimy na Facebooka i odnajdujemy ten wczorajszy wpis, który wywołał tyle zamieszania, poruszenia w każdym razie. To jest ten wpis. I tutaj mamy już teraz prawie 400 komentarzy, tylko na stronie, bo jeszcze na moim prywatnym profilu jest dużo komentarzy. Musimy znaleźć komentarz tego księdza. I jest ksiądz Paweł Gołofit. To jest, zaraz go tutaj musimy otworzyć w nowym oknie, to jest ksiądz. Ksiądz katolicki, ewangelizator, rekolekcjonista, muzyk, autor książek. I ksiądz Paweł Gołofit napisał. No, muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem artykułu, w którym autor tak bardzo chwaliłby się swoją niekompetencją. Nie podając żadnych konkretów, co chwilę rzucając hasłami prawdopodobnie, wydaje mi się oraz ukazując swoje motywacje, napiszę kilka ogólników o zielińskim i od razu zrobi się gęsto na moim kanale. No więc nie wiem, gdzie ukazałem tę motywację. Jeżeli tak, to nieświadomie. Bo chciałem ją ukrywać, a jeżeli ktoś mi wierzy, to nie miałem takiej motywacji. Natomiast nie wiem, czego miałaby dotyczyć ta niekompetencja, i nie podałem żadnych konkretów. Podałem w tym artykule konkrety, takie, że kiedy do Polski przyjeżdżał pan Damian Stein, o którym zresztą kiedyś robiłem materiał, to teraz nie wiem, czy znowu do tego wracać, bo to będzie trwało za długo. Ale okej, okay. rzućmy dosłownie okiem. Chcę was zaprosić na naszą kolejną konferencję uzdrowienia znaków i cudów. Odbędzie się ona w Polsce, w Częstochowie, szczegóły znajdziecie w opisie. Na tego typu konferencjach zawsze widzimy Boga manifestującego chwałę Jezusa. Wskazuje teraz palcem na kierunek, czy jest tam ktoś, kto ma problem z głową. Some problem in head. Jakiś problem z głową, podnoszą rękę. Jeżeli ktoś ma Let problem their z głową, obok, też poproście, aby położono na was dłonie. Jeżeli Thank jest you, obok Jesus. jeszcze ktoś, połóżcie dłonie Thank na tych ludziach. Dzięki Ci, Jezu. Alleluja Alleluja. 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 Przyjdź Duchu Święty. One, all of most of Większość moich znajomych z uczelni znalazło już pracę. Ja cały czas szukam pracy, ale bezskutecznie. Będziesz zadziwiona i zaskoczona w imię Jezusa. W ciągu, jak teraz widzę, dziesięciu dni, dziesięciu dni, w ciągu dziesięciu dni otrzymasz odpowiedź. W ciągu dziesięciu dni. Dzięki Ci Jezu. I kiedy ten charyzmatyk przybył do Polski na zaproszenie polskich księży, żeby uczyć ich, w jaki sposób ewangelizować, nie żartuję. To pan Marcin Dzieliński napisał gdzieś na jakimś swoim profilu, że do Polski przyjeżdża Pierwsza Liga. I podałem to w tym artykule, więc to jest jakiś konkret. I drugi konkret jest taki, że są informacje o tym, że pan Marcin Dzieliński został ochrzczony przez pastora już jako osoba dorosła, świadomie z własnej woli. To są jakieś konkrety. Co dalej pisze tutaj ksiądz Paweł. Jakie to piękne, że prawda broni się sama i Marcin Zieliński, zamiast wchodzić w podobną narrację jego przeciwnikowi, po prostu realizuje Ewangelię i akurat w ten weekend zgromadzi dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po sześć godzin będą uwielbiać Boga. A przeciwnicy dalej nie zawodzą w internecie, myśląc, że na tym polega troska o kościół yy, i emotka. Yy. No więc tak, tutaj może zrobię taką dygresję, że katolik ma Pana Boga poznawać, służyć mu i go wielbić. I zawsze, kiedy widzę te takie wielogodzinne uwielbienia, czyli one polegają głównie na tym, że jest bardzo, bardzo dobrze dobrana muzyka wpływająca na emocje. I ktoś modli się właśnie tym halabala-bala. Przepraszam, no, ja tak na to patrzę, że to jest bardzo dziwne zjawisko, te takie modlitwy językami. Natomiast zawsze, kiedy to widzę, to mam takie właśnie wrażenie, że oni przeszli do punktu trzeciego, pomijając pierwszy i drugi, bo poznawać Pana Boga, służyć Mu i go wielbić. I oni chcą wielbić, oni zaczynają wielbić, ale czy istnieje ryzyko, że pomijając punkt pierwszy, poznawać Go, będą wielbić tak naprawdę nie tego Boga? Czy to jest możliwe? Również, niech ktoś zorientowany, jakiś mądry człowiek yy, odpowie, co o tym sądzi. Czy jest w ogóle możliwe, czy można mówić yy, do Boga, a tak naprawdę nie mówić do Boga, bo się go wpierw nie poznało. Więc na pierwszym miejscu jest poznawać Pana Boga. I to nie tak jak yy, w charyzmatycznych kręgach, jakoś tak osobiście, w rozumieniu takim, że od razu wchodzę w relację z Panem Bogiem. Mówię do niego, on mi coś mówi, ja już go poznałem, a już jeżeli uzdrowił mi kręgosłup, no to już znam. Pana Boga, znam katolicyzm, znam doktrynę katolicką, znam prawdę o Panu Bogu i teraz jestem gotowy go wielbić. Logika nakazywałaby myśleć, że najpierw musi być formacja, czyli poznawanie Pana Boga, który o sobie powiedział wszystko wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Jakby. Słowo Boże zostało wypowiedziane wtedy i tam jest zawarta prawda. O Panu Bogu, jak już poznamy Podaną przez Kościół. Tutaj protestanci się oczywiście zdenerwują, albo katolicy o takim już trochę może nieświadomie światopoglądzie protestanckim. No, przez Kościół jest podawana prawda na temat Pana Boga. Nie tak, że każdy sobie sam osobiście ją wyszukuje w słowie Bożym, ale w tradycji katolickiej jako całości przekazana jest prawda o Panu Bogu. I jak już poznamy tego Pana Boga, to wtedy go zaczynamy wielbić, jeszcze wcześniej mu służąc, ale nawet na chwilę to pominimy. Poznajemy a na końcu wielbimy. Tutaj często, mam wrażenie, przechodzimy od razu do wielbienia. Pan Damian Stein, kiedy wtedy przyjeżdżał do Częstochowy na zaproszenie polskich cięży, no zrobił na mnie wrażenie takie, znowu ktoś powie, co? jakie ma znaczenie twoje wrażenie? No więc niech każdy ma swoje wrażenie, ale no ja mam takie wrażenie, że są ludzie, którzy wiedzą, że jadą do kraju, gdzie dominuje katolicyzm, więc wezmą sobie różaniec, wezmą sobie jakiś tam obrazek i on już ma legitymację, żeby teraz z katolikami. Mówi tam rzeczy kompletnie niezgodne z nauką katolicką. Na przykład, że poza Kościołem jest też wiele chwały i tam łaski i tak dalej. I Kościół nie może wierzyć, że tylko w nim jest ta chwała i łaska, bo inaczej będzie miał jej mniej, jeżeli będzie wierzył, że nie ma tej łaski u tam heretyków, na przykład. mam teraz kilka krótkich historii. Ludzi, którzy pochodzą z różnych tradycji chrześcijańskich, a którzy doświadczyli Bożej chwały. kosztów? Jest to Zielony Świadkowiec, pra, e, Prawosławny Catholic. i Katolik. A tak na marginesie, kościół katolicki nie ma monopolu na sprawę <coughs> Bożą wiecie o tym, prawda? A jeśli będzie tak przekonany, to trochę jej mniej będzie miał. No To są bzdury zupełne, ale ma różaniec w ręku i więc jest katolikiem. Dobrze, wróćmy. W ogóle ja tutaj mówię z małego okienka. Ksiądz Paweł Gołofit tak właśnie raczył był napisać, więc wyszukałem księdza Pawła Gołofita, okazało się, że ma kanał na YouTubie i tam dosłownie, jeden z pierwszych filmów, jestem już trochę jakby no wyczulony na tytuły, więc jak jakiś tam jest tytuł łaska czy coś, to pominąłem, i dosłownie jeden z filmów na samej górze miał tytuł o tym, że nie popadajmy tam w pokusę ekskluzywizmu. To to od razu, od razu, jakby u katolika tradycyjnego, to wywołuje od razu aha, tu będzie mocno ekumenicznie. I takie oto kazanie wygłosił ksiądz Paweł. Wczorajsza i dzisiejsza Ewangelia w czasie liturgii ukazują nam, jak wielkim niebezpieczeństwem jest pewna pokusa ekskluzywizmu, która może dotykać ludzi będących w kościele. I ta pokusa jest o tyle silna, że ulegają jej nawet apostołowie, którzy są najbliżej Jezusa, którzy są wybrani. Słyszymy, jak nawet zobaczcie, umiłowany uczeń Jan daje się wkręcić w taką podobną mentalność. I jako pewien przedstawiciel apostołów przychodzi do Jezusa, no i dzieli się taką sytuacją, no panie, tutaj widzieliśmy, że jakiś człowiek Używa Twojego imienia, a on z nami nie chodzi, nie przynależy do naszej grupy, więc mu zabroniliśmy. Apostołowie reagują tak, ponieważ patrzą na zewnętrzne zasady. To znaczy, no nie przynależysz do naszego grona, nie wpisałeś się na listę, nie jesteś w mojej wspólnocie, nie należysz do mojej paryżki, do mojego kościoła, nie masz prawa robić tego, co my. Natomiast Jezus patrzy zupełnie inaczej. Jezus patrzy na serce. Zobaczcie, niebezpieczeństwo dla tych, którzy czują się zbyt blisko Boga i są prawie pewni Jego przyjaźni, że mamy na pewno relację Super z Jezusem, jest takie, że często te osoby są równocześnie przekonane, że ta przyjaźń powinna wyglądać dokładnie tak, jak przyjaźń Jego z Jezusem. Choćby ostatni wyjazd, dosłownie w ostatnich tygodniach do takiej pięknej, bardzo działającej parafii w Meksyku, na północy Meksyku. Wiecie, kiedy poszedłem na mszę świętą niedzielną, uczestniczyłem w tej mszy świętej przez niedzielę, przyglądałem się poszczególnym mszom świętym, no to byłem zszokowany na pierwszy rzut oka i pomyślałem sobie, gdyby Polacy w niej uczestniczyli, to połowa z tych Polaków powiedziałaby, że to w ogóle nie jest msza święta, to jest jakiś heretycki teatr, bo tam coś chwilę ludzie klaskali. Bo tam zamiast organisty w parafii był gitarzysta, bo taka jest kultura. Bo tamte pieśni były bardzo dynamiczne, bardzo takie skoczne wręcz, bardzo radosne. I cała wspólnota parafialna przez tę mszy świętej żyła. Oni po prostu w niej bardzo aktywnie uczestniczyli. Wszyscy śpiewali, klaskali co chwilę. Wiecie, to było naprawdę niezwykłe doświadczenie i właśnie takie spotkania uczą mnie. Że Królestwo Boże jest czymś znacznie szerszym niż nasza parafia, niż polski Kościół czy nawet Kościół katolicki. W tym kazaniu, oczywiście, każda osoba, która odczuwa niepokój, którym się kieruje, powie, że znowu wyciąłem coś z kontekstu. No więc, według mojego sumienia, to co ukazałem, nie za, jakby nie zakłamuje przekazu księdza Pawła w tamtej. Chomili. Więc są dwa wątki. Po pierwsze, Msza święta w Meksyku, gdzie ludzie tam tańczą, grają na gitarach i cały czas coś tam śpiewają, i potem rozmawiają sobie w ławkach po mszy przed tabernakulum i że to jest inny rodzaj wiary, i tam ksiądz podaje, że oni mu powiedzieli, że dla nas Msza święta to jest wspaniałe tam spotkanie z Jezusem. To jest bardzo ważne, że w katolicyzmie jakby ludzie zadają sobie pytanie, czym jest Msza Święta? A nie czym jest dla mnie Msza Święta, czym jest dla nas Msza Święta, jakie znaczenie ma to, że jacyś Meksykanie mówią mu, że dla nas Msza Święta to jest to, a dla nas Msza Święta to jest to. A nie, to w takim razie ważne jest czym naprawdę jest Msza Święta. Więc jeżeli jest składana ofiara z Jezusa Chrystusa, z drugiej osoby boskiej, Bogu Ojcu, ja nie jestem teologiem, więc nawet jeśli gdzieś powiem coś nieprecyzyjnie, to też nie ma to większego znaczenia. Jest to bezkrwawo składana ponownie ofiara, która została złożona na Kalwarii za nasze grzechy, to jeżeli dla kogoś to jest wspaniałe spotkanie z Jezusem powodem do tańców i gry na gitarze, to jeszcze nie czyni mszy świętej właśnie tym, czym ona. Im się wydaje. Druga rzecz w tym kazaniu księdza Pawła, no to jest to, że właśnie ekskluzywizm nie powinien być, więc nie wierzmy, że jakiś sposób, na przykład praktyk religijnych jest słuszny, a jakiś niesłuszny. To już jest błąd. Przecież to jest absurd tak myśleć. Jest możliwe, że coś jest słuszne, a coś jest niesłuszne. A po drugie, no wiadomo, że czekałem tylko, czy to padnie tam. Mówi ksiądz, że nie wierzmy więc, że w naszej parafii jest ok, że w naszej diecezji jest lepiej niż gdzie indziej, że w naszym kościele polskim czy w kościele katolickim w ogóle. No i to zdanie, jakby ostatnie, ten fragment jest krytyczny, tak? co z niego wynika? No można jeszcze raz posłuchać. Czy zgodzę się na to, że Duch Święty będzie działał też w kościele prawosławnym, protestanckim? Czy jest we mnie taka zgoda, że Duch Święty wszędzie w tych miejscach po prostu chce działać? Ta zgoda jest bardzo ważna, bo jeśli ja tej zgody nie wyrażę w swoim sercu, jeśli to ciągle będzie sprzeczne z moim przekonaniem, to tak naprawdę zamykam się na moc Buka Świętego w moim życiu. I znowu, podobnie jak jeżeli chodzi o Marcina Zielińskiego. Szanowny księże Pawle, to nie jest atak osobisty. No Wiadomo, że tak nauczono dzisiaj myśleć wszystkich, że ja się jakby osobiście atakuję człowieka. no to, co ksiądz mówi, atakuje, no bo uważam to za błąd. Dużo dzisiaj tak ludzi wierzy w kościele, właśnie w tego typu rzeczy. Dużo dusz pasterzy mówi takie rzeczy. Natomiast ksiądz raczył był, jakby skomentować mój, mój artykuł, jako jak to było? Niekompetencja bez konkretów. No to przeczy temu. Wydaje mi się, że tam były konkrety. A już o kompetencji czy niekompetencji, nie dyskutujmy je w tym momencie. Wróćmy jeszcze na chwilę na Facebooka i zobaczmy, jakie jeszcze były komentarze. Ich było strasznie, strasznie dużo, więc wyszukamy jakieś takie, które uznamy za warte pokazania. Jedna pani pisze: Uwaga na hejterów, na nieprawdziwe informacje, bo krzywdzą nie tylko tego człowieka, a innych ludzi, którzy, których wprowadzam ja których wprowadzam w błąd. Ale nie ma konkretu. Która informacja była nieprawdziwa, czym wprowadziłem w błąd. I na to tam parę osób rzeczywiście odpisało, że no, która informacja była nieprawdziwa. Albo że rzeczywiście, kiedy coś jakby nie pasuje, to się to nazywa hejtem. Yy, dobra, szukajmy innych. Oczywiście warto zaznaczyć, że yy, co jest logiczne, większość komentarzy raczej była. Yy, po mojej linii, no bo w większości były to osoby, które obserwują mój profil na Facebooku, więc to oczywiście nie jest dowód na nic. Większość komentarzy była tak, no, że to zjawisko jest niebezpieczne i tak dalej. Natomiast raczej skupiam się tu na tych komentarzach, które troszkę mnie zszokowały, Jak, jaka reakcja, jaka mocna reakcja, co pokazuje na wielki wpływ pana Marcina Zielińskiego. Na, no na kościół w Polsce dziś. Ktoś pis, napisał słyszałem, że on jest zielonoświątkowcem. No, jest materiał takiej pani, która twierdzi na wizji, że kiedy była protestantką, była świadkiem tego, jak pan Marcin, a zresztą posłuchajmy. Szczęść Boże. Pana Marcina Zielińskiego poznałam, kiedy pan ten miał niecałe 19 lat. Ja wtedy jeszcze byłam w zborze protestanckim i nawet nie przypuszczałam, że to się zmieni. Ten pan przyjeżdżał do naszego sporu, opowiadał o tym, jak Bóg go posyła do katolików. I ja byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa i wręcz modliłam się o to, żeby mu się udawała ta jego posługa, żeby Bóg mu błogosławił, bo on mówił, że Bóg go posyła do katolików, żeby katolików ratować, żeby wyciągać z kościoła, żeby nawracać do Jezusa. Poza tym byłam na jego szcie wodnym. Tak jakby on miał wtedy niecałe 19 lat. Co mnie zdziwiło, to to, że ten chrzest był bardzo taki skryty. Najczęściej w sporach protestanckich chrzest jest powodem do radości, chrzest jest spotkaniem całego zboru. Nawet przyjeżdżają ludzie spoza zboru i jest bardzo duża uroczystość. Świętuje się to, że ktoś się szci. Najczęściej szci się kilka osób. Czasami pojedyncze, ale najczęściej jest to właśnie grupowy chrzest. Tymczasem chrzest pana Marcina Zielńskiego był w atmosferze, w atmosferze tajemnicy. Tak ja mówię, wtedy się cieszyłam, wtedy mu gratulowałam. Widziałam, kiedy potem nakładano na niego ręce, pastorzy nałożyli na niego ręce, błogosławili mu, posyłali go właśnie na tą jego misję. No i potem zaczął mówić, że no słuchajcie, ja już będę zaczynał tą misję, ale no nie będę mógł przychodzić do zboru, zrozumcie to. Ja jestem z wami, ja jestem po prostu u was, ale ze względu na to, żeby pozyskać katolików, ja będę musiał się stać jak katolik. No i tam zaczytował fragment z Pisma Świętego, gdzie jest napisane dla wierzących będę jak wierzący, dla Żydów jak Żyd. No On tam oczywiście mówił, że musi ratować przed bałwochwalstwem, przed niepotrzebnymi sakramentami, bo przecież zbawienie jest w Jezusie, spowiedź niepotrzebna itd. itd. I kiedy Bóg okazał mi swoją łaskę i kiedy otworzył mi oczy, w jakim błędzie byłam, w jakim zwiedzeniu, w jakiej herezji tkwiłam, kiedy dał mi tę łaskę, że mogłam wrócić do Kościoła Katolickiego, na no, nowo zetknąłem się z Panem Zielińskim. I okazało się, że on bardzo aktywnie działa w kościele, realizuje swoją misję, jest bardzo znany, bardzo polecany, ale w tym momencie ja już na to patrzyłam inaczej i uważałam, że tak nie powinno być. A jeżeli już ten pan naucza, to powinien szczerze mówić, że jest protestantem i że ma chrzest w kościele świątkowym, nie powinien tego ukrywać. Ten pan o tym w ogóle nie mówi. Ukrywa to, że jest w Kościele Zielono-Świątkowym oszczony, ukrywa to, że jest protestantem. Natomiast gdyby się przysłuchać jego nauczaniu, to niestety jest to nauczanie protestanckie. Bo, no jak może inaczej nauczyć, jeżeli to jest protestant. I teraz, czy to, co mówi ta pani, jest prawdą, czy nie? Skąd mogę wiedzieć? W jaki sposób myślicie, że miałby publicysta funkcjonować? Mam wynająć, co teraz, trzech prywatnych detektywów, którzy zrobią śle jakieś śledztwo. Przecież ten materiał jest jakby zaproszeniem też dla pana Marcina Zielińskiego, żeby powiedział, jak jest. Czy był ten chrzest, jaki ma stosunek do protestantów, czy rozumie różnicę pomiędzy wiarą katolicką a wiarą heretycką, czyli protestancką, którą jakby on wyznaje. Przecież w każdej chwili można się odnieść do takiego materiału. OK, wróćmy na chwilę jeszcze do na Facebooka. Panie Dawidzie, niech Pan teraz obserwuje, co będą ludzie pisać i Pan jest za to odpowiedzialny bardzo częsty argument w internecie, że jeżeli cokolwiek powiesz a pod tym ludzie coś piszą, to jesteś odpowiedzialny za to, co oni piszą czyli no lepiej nic nie mówić, w ogóle nigdy dziwi mnie, że ludzie dają się tak wciągać dużo ludzi pisało, że no, dziwi, że biskupi niektórzy pozwalają proboszczowie pozwalają robić to Panu Marcinowi Zielińskiemu, co robi zaraz jeszcze tam fragmenty tego, co Pan Marcin robi, pokażemy księdza Pawła Głowita już omówiliśmy. Panie Dawidzie, tym postem ośmiesza się Pan. Tyle w temacie. Dodatkowo atakując brata w wierze. To jest ciekawe sformułowanie. Kim jest brat w wierze? Brat w wierze dla mnie to jest ktoś, kto wyznaje tę samą wiarę, czyli w pełni katolicyzm. Dochodzimy do jednego jeszcze interesującego wątku. Okej, okay, to na razie... Tyle, jeżeli chodzi o komentarze na Facebooku, być może zaraz tam jeszcze wrócimy. Bardzo często i w tych komentarzach też to było, i na sprawki.pl chyba też ktoś ten komentarz użył tego argumentu oraz. Swoją drogą ksiądz Adam Szustak w tamtym materiale też użył dokładnie tego samego argumentu. Tego. Protestanci to są nasi bracia w wierze, a to są nasi bracia w wierze, którzy wierzą w tego samego pana Jezusa. Przypominam wam takie zdanie pana Jezusa, które było całkiem niedawno w Ewangelii. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I jak mówi pan Jezus, jeżeli ktoś w moje imię. No właśnie, czyli jakieś rzeczy, to nie może od razu źle mówić o mnie, jakby dlaczego mu zabraniacie. Ten argument, mimo wszystko, jest bardzo wadliwy. Po pierwsze, tam, no, w oryginalnej wypowiedzi pana Jezusa, było, że kto wypędza złe duchy, a nie kto cokolwiek robi w imię Jezus. Więc oni jakby nad tym przechodzą tak bardzo płynnie, że co, ktokolwiek cokolwiek robi w imię Jezus, to on jest z nami. A tam było o tym, że ta osoba wypędza złe duchy. A pan Jezus mówi. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Yy, I teraz yy, niech ktoś, kto się zna, jeżeli mój materiał ogląda jakiś kapłan, teolog, siostra zakonna, zakonnik, albo osoba świecka zorientowana w tematyce, proszę rozłożyć na czynniki pierwsze. Ten bardzo słaby argument używany bardzo często. Yy, tam jest po pierwsze o wyrzucaniu złych duchów. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście w imię Jezus wyrzuca złe duchy, a te złe duchy nie śmieją się z niego, ale zwiewają, to można z tego wnioskować, że on tego imienia Jezus używa właściwie. Wypędza złe duchy. A nie, że robi cokolwiek. Nawet ojciec Adam Szóstak przechodzi tam, tak zmienia treść słów Jezusa. Kto cokolwiek robi w imię Jezus. Jak mówi Pan Jezus, jeżeli ktoś w moje imię. No właśnie, czyli jakieś rzeczy, to nie może od razu źle mówić o mnie. Jakby dlaczego mu zabraniacie? Co tu się dzieje dookoła? Więc kochani, ten zarzut jest w ogóle absurdalny. W ten sposób powinniście odrzucić w kościele ogromną większość kościoła, która ma cokolwiek wspólnego z Protestantami, która razem z braci z Protestantami, których ja bardzo serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że razem, bracia, będziemy szukać Pana Jezusa w słowie bożym i też kiedyś się zjednoczymy. Mam taką nadzieję, że razem nastanie taki czas, że będziemy razem wspólnie uwielbiać Pana Jezusa i wspólnie czytać Jego słowo, a nie się ciągle dzielić. Sprowadźmy sprawę do absurdu. Czy gdybym ja mówił na przykład ja ktoś że na przykład w imię Jezus i Czwórcy Świętej coś tam, no to chyba ta osoba mówi w imię Jezus, ale jest kompletnie przeciwko nam, w rozumieniu, przeciwko naszej doktrynie i naszej wierze, bo jest Trójca Święta. Prawda, więc samo użycie słowa w imię Jezus, no, nie wystarczy, żeby podchodzić pod to, co powiedział Pan Jezus, jakby podpadać pod tamten argument. Po drugie, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto jest przeciwko panu Jezusowi? I tutaj również zwróciłem się do kapłana tradycji, żeby mi to jakoś prosto wytłumaczył, i on napisał tak: zmieniając jednak choćby jedną jotę, jeden przecinek, fałszuje się nauczanie ewangelii, czyli pana Jezusa, a zatem jest się przeciwko panu Jezusowi. Bardzo spójne i logiczne. Yy, więc, no, ten argument jest bardzo słaby. Jeżeli kiedykolwiek to usłyszycie, że Ktoś tam coś robi w imię Jezus, jak na przykład protestanci, no to są z nami, tak? Pan Jezus by wyraźnie mówił, że oni są z nami, bo oni używają imienia Jezus. Tymczasem warto mówić dwie rzeczy: o wypędzaniu złych duchów w imię Jezus i rzeczywiście, jeżeli one naprawdę pieszchają, nie ukrywają się tam powiedzmy, albo nie wyśmiewają tej osoby, ale naprawdę pieszchają. To ta osoba chyba rzeczywiście nie jest przeciwko nam, jeżeli ona w ten sposób używa imienia Jezus. A po drugie, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami, czyli kto wyznaje dokładnie w pełni całą doktrynę katolicką, nie zmienia ani jednego przecinka, ten jest z nami. Według mnie to jest dosyć proste i logiczne. Wróćmy na Facebooka, żeby jeszcze tutaj zobaczyć, yy, co ludzie piszą. Strasznie to przykre, że w Kościele Katolickim zamiast się wspierać i wzmacniać, tyle jest słów krytyki wobec współbraci. Tak to jest bardzo smutne. Bardzo jest smutne, że jest taka potrzeba. Powinno tak w ogóle nie być. Przecież powinno być święte oficjum, które kiedyś istniało, albo kościół hierarchiczny powinien pilnować tego, czy każdy, kto używa słowa katolicki, katolik, albo że jestem katolikiem, mówi w 100% rzeczy zgodne z doktryną katolicką. A jeżeli kościół tego nie robi, z przyczyn, o których może teraz już naprawdę nie, nie znajdziemy miejsca, żeby o tym mówić, ale ma to związek z Soborem Watykańskim II, z modernizmem w kościele, to jeden współbrat, może drugiemu współbratu, jeżeli w ogóle Marcin Zieliński, musiałby powiedzieć, czy on jest moim współbratem, czyli jest katolikiem, który ewentualnie źle rozumie różne rzeczy, do tego się nie musi przyznawać, bo tego może nie wiedzieć, ale jest w pełni katolikiem. Uważa protestantyzm za herezję i jeżeli nawet przyjął ten chrzest od pastora, no to z tego grzechu ciężkiego się wyspowiadał. I wtedy w jakimś sensie będzie znowu moim bratem wierze. Do tego czasu nie jest moim bratem wierze. To jest według mnie dosyć logiczne. Okej, okay. sam pan przyznaje, że obce są dla Pana ruchy charyzmatyczne, więc proszę się na ten temat nie wypowiadać. Czy jest pan teologiem, wprowadza Pan podział i zamęt? No właśnie, no to jest ten typ argumentów, nie? o którym już trochę mówiliśmy. Z kolei pani Maria Olech napisała no według mnie dosyć mądrze. Pisała jedna pani tu, broniąc go, że ewangelizuje, posługując się pismem świętym chyba raczej tak jak protestant, wyrywa z kontekstu cytaty Boże i jeszcze przeinacza sens, co wychodzi dla słuchacza duchowo zabójczo. W pełni się z tym zgadzam. I ja uważam, że no, kto jest zainteresowany, może spojrzeć: To, to są bardzo zdroworozsądkowe, yy, zgodne z rozumem komentarze yy, tej pani. Dobrze. Ktoś inny pisze, a to jest osoba bardzo, bardzo tutaj była aktywna, milion komentarzy. Między innymi, chrzest jest jeden przez zanurzenie lub pokropienie wodą, więc pan Dawid nie zna podstawowych obrządków liturgicznych Kościoła Katolickiego. No i nie czyta chyba pisma świętego. Nie rozumiem, yy, pozdrawiam. To znaczy, yy, drugi raz chrzest, nawet gdyby to było yy, przez księdza katolickiego, czyli mam chrzest, i drugi raz go przyjmuje, wiedząc, że mam chrzest, no to jest właśnie jakby symulacja sakramentu. Tak napisał Mądry Ksiądz. Ale nie musimy nawet tylko polegać na tym, co napisał Mądry Ksiądz, tylko możemy sami sięgnąć do, do nauczania katolickiego. Więc tak, chrzest jest jeden. Jeżeli robimy drugi, jeszcze przez protestanta, mamy problem. Okej. Okay. Dyskusje z obrońcami Marcina nie mają sensu. Próbowałam, dawałam przykłady i zostałam schejtowana. Ktoś pisze, że był oschły wypowiadając się o naszej Matce Bożej. Koniec rzędem temu, kto, kto jakby będzie miał czas przesłuchać milion godzin wypowiedzi pana Marcina i zobaczyć jaki procent w ogóle on za zawiera odniesienie do Matki Bożej. W nauczaniu katolickim na te czasy Matka Boża jest pośredniczką wszelkich łask. Mówi się, święty Maria Girignon de Montfort napisał bardzo wyraźnie, że próba pójścia do Jezusa z ominięciem Matki Bożej nie jest wykluczona, ale jest jak czołganie się przez ciernie, przez zasieki. A jakby z Matką Bożą do Jezusa to jest jakby winda. Dużo szybciej. No, pan Marcin Zieliński zawsze jest tylko jakby Jezus, słuchacz i tam ból kręgosłupa. Jezus. Matki Bożej, gdzie jest Matka Boża w nauczaniu? Pomijając fakt, że kiedyś, według mnie bardzo sprytnie, no ale to jest tylko moja prywatna opinia, na Languście na Palmie pojawiły się nagle materiały pana Marcina Zielińskiego o Matce Bożej. Według mnie sprytna zagrywka, ale to już jest, jak widzicie, spekulacja, ktoś powie, skąd ty wiesz i tak dalej. No, człowiek ma oczy i uszy, nie? Jeżeli widzisz przecież, czy ktoś jest maryjny, to wystarczy pięć minut, ale skąd ty wiesz? Nie widać w ogóle maryjności przez 5 lat, ale skąd ty wiesz, co jest w sercu? W sercu jest maryjność. Nie ma rozdźwięku pomiędzy gestami, słowami, a tym, co jest w sercu. Znaczy w tym sensie, że Mówienie o czymś takim, że zupełnie inaczej człowiek się zachowuje, a zupełnie co innego ma w sercu, no to jest zresztą herezja angelizmu, tak zwana. Czyli uważanie, jakby człowiek to był duch, tak jak anioł, że tylko to, co jest w sercu, jest ważne. Możesz tam, nie wiem, chodzić brudnymi butami po obrusie ołtarzowym, możesz, możesz robić same głupoty, ale w sercu ważne jest to, co jest w sercu. Generalnie chyba jest taka zależność, że. Osoba niepobożna może udawać pobożną, ale kiedy ktoś jakby, czyli osoba niepobożna może wydawać się pobożną. Ale osoba, która wydaje się niepobożną, raczej jest niepobożna. Bardzo ciężko byłoby znaleźć osobę, która jest naprawdę pobożna, ale nie widać tego w ogóle jakby w jej zachowaniu, w jej słowach, gestach. Więc jeżeli nie widzisz maryjności u kogoś, to trochę możesz ufać temu, co widzisz. E, Okej, okay. idźmy dalej. Problem w tym, że niektórzy nie dopuszczają myśli, że Duch Święty może działać poza tradycyjnym kościołem katolickim. Okej, okay. nie wiem czy to jest problem, że niektórzy, według mnie to właśnie problem, że dużo ludzi myśli, że, że Duch Święty działa. I w kościele, i u zielonoświątkowców, i wszyscy są braćmi wierze, jak to powiedział ksiądz ojciec Adam Szustak. Ciekawe czy ojciec Adam Szustak uznaje, mnie za brata w wierze. Nazywa protestantów braćmi w wierze. Ciekawe, czy mnie uważa za brata w wierze, tradycyjnego katolika, który uważa, że obecnie w kościele jest dużo błędów i że jedyną drogą powrotu kościoła katolickiego do katolicyzmu jest powrót do tradycyjnej mszy świętej i tradycyjnego nauczania. Czy jestem bratem wierze, ojcze Adamie? Znowu ktoś pisze, że żadnej merytoryki nie ma w tym, co ja mówię. Oceniam książkę po okładce, a inni też oceniają po tym, zgodnie z co ja oceniam i że to przynosi dobre owoce. Bardzo często, ja myślę, że wystarczy tych komentarzy, bo jest ich tam 400 niemal chyba. Kolejny argument, że przynosi dobre owoce. Dobry owoc to jest zbawienie duszy. Skąd możesz wiedzieć, że ktoś przynosi dobry owoc, że co dużo ludzi stoi w kościele, w świątyni katolickiej, która była zbudowana tylko po to, żeby odprawiać mszę, składać, oddawać cześć Bogu. I tam stoi facet tyłem do tabernakulum i nawija do ludzi o tym, że Jezus dotyka Ciebie tutaj, poczujesz ciepło w kolanie, poczujesz ciepło w udzie i machają flagami i grają muzykę. I ktoś mówi, no niesamowicie dobre owoce. Może. Ale to wrócisz do domu i jeszcze czujesz gorąc w sercu i no niesamowita sprawa. Ale owoc będzie tak naprawdę, owoc tego momentu będzie tak naprawdę do odczytania w momencie Twojej śmierci i w momencie, w którym staniesz przed sądem szczegółowym, na sądzie szczegółowym, i wtedy będzie widać, czy to, co się wydarzyło, pomogło ci. Z jednej strony, no, kim ja jestem, żeby mówić takie oczywistości, a z drugiej strony, tak bardzo dużo ludzi. Jakby, no, przeczy tym oczywistościom, takim prostym rzeczom. On przynosi dobre owoce, bo ja się świetnie poczułem. No, naprawdę, tak, taki argument jest: że on, Och, tyle nadziei, ale na co? Dobra. Co jeszcze warto powiedzieć? Myślę, że w tym momencie moglibyśmy, bo właśnie ksiądz Paweł Gołowic napisał, że, napisał, że e, Marcin Zieliński zgromadzi teraz kilka tysięcy ludzi znowu i będą e, uwielbiać. Spójrzmy na, jakieś, na jakikolwiek to jest pierwsze, zbyt goszczy, 25 marca tego roku. E, pan Marcin Zieliński. E, I słuchajcie, kiedy ta pani podeszła, to było bardzo wzruszające dla mnie, e, bo ona patrzyła na mnie, pokazywała, jak jestem ubrany. I wzruszające było to, kiedy uświadomiłem sobie, że na naszych oczach dzieje się coś, o czym czytałem wcześniej w Słowie Bożym, że na naszych oczach dzieje się cud na miarę Ewangelii, kiedy Bóg otwiera oko niewidomej osobie. To się stało kilka miesięcy temu, bo to Słowo jest dzisiaj tak samo żywe jak 2000 tysiące lat temu. Amen. Możemy oddać Panu Bogu chwałę też oklaskami. Jezus przychodzi do miejsca, które doświadczyło wskrzeszenia z martwych i oczyszczenia strądu z, z nieuleczalnej choroby. Dzisiaj myślę, wielu z nas jest tutaj ludzi, którzy już widzieli Jezusa, który dokonuje znaki. Myślę, że są tutaj pośród nas osoby, które już widziały, jak Jezus uzdrawia, jak, jak Jezus dokonuje niezwykłych rzeczy. I Jezus dzisiaj przychodzi właśnie z tym słowem do nas. I dla mnie to pierwsze zdanie jest bardzo znaczące, bo ja rozumiem to dzisiaj tak. Jezus mówi, po pierwsze, potrzebujesz doświadczyć spotkania ze mną. Zanim przeczytamy ten fragment dalej, zanim zaczniemy widzieć Marię, która jest hojna, która daje coś Jezusowi, któremu coś oddaje, Zanim Maria oddaje Jezusowi chwałę, ona najpierw doświadcza Jego miłości. To jest ta kolejność. To jest ta kolejność. Jezus zawsze jest pierwszy. Jezus zawsze pierwszy dokonuje, dokonuje tego kroku. Jezus zawsze pierwszy przychodzi, by nas dotknąć. A to wszystko, co jest później, jest tego konsekwencją. I chciałbym, byś zadał sobie dzisiaj, i byśmy wszyscy zadali sobie to pytanie dzisiaj, na samym początku. Czy mam takie spotkanie z Jezusem, które pamiętam? Czy mam takie spotkanie z Jezusem, gdzie wiem, że On przyszedł, że On naprawdę się ze mną spotkał? Nie w teorii, nie jedynie gdzieś teoretycznie w głowie, ale że pamiętam to spotkanie. Przytaczanie takich fragmentów tak naprawdę niewiele wynika z przytaczania fragmentów. Z drugiej strony, no jak mówiliśmy, że tam pewnie jest z milion godzin nagrań z panem Marcinem Zielińskim w internecie, no to jak co, ja mógłbym co, obejrzeć milion godzin i wybierać wszystkie takie momenty, w których to nie brzmi katolicko, albo policzyć procentowo, ile procent było o Maryi, różańcu, duszy, jakby życiu wiecznym, grzechu, a ile procent było o bolącej nodze, albo właśnie, że Duch Święty tu i teraz dotykaj, bo, bo coś czujesz. Można by to zrobić. Natomiast kto. Nie chcę dostrzec jakby w działalności charyzmatycznej zagrożenia, ten i tak nie dostrzeże na podstawie jakiegoś materiału na YouTubie. Aha, odnosząc się do jednego z argumentów tam na Facebooku, że skoro pan nie zna charyzmatycznego klimatu, to proszę się nie wypowiadać. No to nie jest do końca prawda. Ja napisałem, że unikam tego teraz. Natomiast przecież ja do tradycji katolickiej dotarłem no tam i co 3,5 roku temu. Wcześniej próbowałem różnych miejsc. Ja byłem w domowym kościele, byłem w neokatechumenacie, byłem, w, yy, byłem, na, wielu byłem na kilku mrzach o uzdrowienie. Yy, to nie jest tak, że co, nie mam pojęcia co tam się dzieje, yy, natomiast to i tak to nie będzie żaden argument dla nikogo, że ja miałem wrażenie, że to jest tylko takie działanie na emocjach. Ja miałem wrażenie, że nigdy nie zobaczyłem trwałych jakby owoców u siebie. Na pewno, nie? mogłem fruwać pod sufitem na jakimś takim wydarzeniu, ale co? Po dwóch dniach nagle ja jestem gorliwym, pobożnym katolikiem, bo dwa dni temu fruwałem pod sufitem z machającymi flagami. I, ale u ludzi też, no nie za bardzo. Żeby widzieć, że te rzeczy są trwale, przynoszą w tym rozumieniu, które ja rozumiem, jakby za owoc katolicki że ta osoba zaczyna odnosić swoje życie do wieczności. Przecież to jest całe nauczanie Kościoła. Każde źródło, które się zajrzy sprzed Soweru Watykańskiego II mówi o tym, że to, co jest tu i teraz, jest tylko o tyle ważne, już to mówiłem, więc się powtarzam, o, tylko o tyle ważne, o ile jest pewnym rodzajem platformy, z której ty idziesz do wieczności. A w tych ruchach charyzmatycznych to jest tu i teraz. Słuchaj, jest dobra nowina. Wiesz, jaka jest? Pan Bóg, On cię dotknie i będzie dobrze. Ktoś powie, no teraz wyśmiewasz, spłyciłeś, kochani. Jeżeli ktoś ma kontakt z panem Marcinem Zielińskim, jestem bardzo ciekaw, czy byłby gotowy przekazać mu, że no, proszę go, żeby się do tego odniósł. Przecież ja nieraz na tym kanale coś na przykład starałem się prostować z tego, co mówię. Odszczekam, to znaczy, co to jest do odszczekiwania. Jeżeli jakby ludzie nie wiedzą, co z tym chrztem protestanckim. To, to nawet jeżeli teraz się okaże, że po cichu pan Marcin Zieliński już dawno się od tego odciął, był uspowiedzi z tego grzechu ciężkiego, odpokutował to i naprawdę widzi różnicę pomiędzy herezją protestantyzmu a katolicyzmem, wybiera katolicyzm itd., tak itd., tak no to i tak nie ma co odszczekiwać, bo ludzie tego nie wiedzą. Jakby publicznie on się nie odcina od protestantów. Ksiądz Adam tak mówi, że to są bracia w wierze. No, więc y, wtedy powiem, aha, to przepraszam, to miałem mylne wrażenie, że to mocno trąci protestantyzmem i że to jest całe skupione na doczesności, bolesnej nodze, a nie na tym, że jest wieczna dusza. Natomiast przypomniałem sobie przecież, że y, mówiłem, że jest 400 komentarzy pod, y, na moim, y, na stronie sprawki.pl, ale ja jeszcze mam profil. Osobisty i tutaj okazuje się, że jest jeszcze dodatkowych 234 komentarze. I dlaczego do tego nawiązuję, bo na samej górze jest dla mnie no coś naprawdę osobliwego. Pan napisał: Jeśli naprawdę przyjął taki chrzest, to jest poza kościołem. Ksiądz Kościoła Katolickiego tak to rozumiem studiował teologii na wyższe seminarium duchowe we Wrocławiu. I tutaj no tak. To jest y, X. Marcin Olejniczak. Ktoś wierny Kościoła katolickiego pisze, jeśli naprawdę przyjął taki chrzest, to jest poza Kościołem. Przecież to jest prawda. Ksiądz Maj Marcin Olejniczak odpisuje. Jeśli macie zamiar wypowiadać się publicznie na jakikolwiek temat, to najpierw sprawdźcie, czy nie jesteście poza zasadami ortografii. Po co robić z siebie pośmiewisko na forum dwie emotki? Bo ten pan, który napisał prawdę napisał poza osobno. To jest, moi drodzy, czysty kosmos. To się w ogóle nie mieści w głowie. Yy, rozmowa jest o doktrynie katolickiej. To naprawdę jest dość uchwytne. To nie jest taki miraż, jak dzisiaj się w Kościele przedstawia. Jest nauczanie Kościoła. Kto zmienia w nim Jotę, ten jest jakoś no, nie do końca naszym współbratem, jeśli robi to świadomie. I... Wierny Kościoła pisze, że jeżeli facet przyjął jako dorosły mężczyzna z własnej woli chrzest od pastora protestanckiego, to jest poza Kościołem, i robi błąd, że poza pisze osobno, i ksiądz Kościoła katolickiego odpisuje mu, że robi z siebie pośmiewisko, bo napisał nieortograficznie, daleko zaszliśmy w tym no, modernizmie w Kościele. W dzisiejszym kościele katolickim w Polsce jest, podejrzewam, są trzy rodzaje kapłanów. Pewnie jest więcej niż trzy, zresztą nie będę teraz kategoryzował. No, są księża, który, którzy zaczynają rozumieć, co to jest w ogóle modernizm, bo przecież to nie jest wiedza powszechna. Skoro szedłeś do seminarium, nauczano cię w jakimś nurcie, wszystko praktycznie, większość rzeczy, które chłonałeś, to było już zarażone rakiem, niestety, modernizmu. No to skąd ty masz wiedzieć, że jest coś takiego w ogóle jak modernizm i że to jest problem? I że jest coś takiego jak tradycja kościoła katolickiego przez duże T, do której jakby sięgniesz, to zaczniesz mieć error. Nie? error. Więc są księża, którzy już to widzą i sięgają do tradycji. Wśród nich są odważni, którzy mówią aha, rozumiem, rozumiem i przyjmuję. Są tacy, których sam nawet znam, no, że może chyba trochę brakuje odwagi. Mówią aha, rozumiem, ale a coś, to, to jest takie, no to jest przerażające. Tak? Że to w czym się uczyłeś, to co tam mówisz ludziom, no, są tacy, którzy zaczynają słyszeć te zarzuty o modernizmie, nawet to analizują rozumem i dochodzą do wniosku, tak jak ksiądz Adam VI. może powiedział kiedyś, że ci, co kwestionują sobór watykański II i reformę liturgiczną, są poza Kościołem, tak powiedział kiedyś ksiądz Adam, ale to jest jakaś wyrazista opinia. Bądźcie zimni albo gorący, no to jest jakaś wyrazista opinia, że jestem modernistą i się z tego jakby jestem z tego dumny. W niejednym wywiadzie, znaczy w wywiadzie chyba jednym, tam z panem Paciorkiem, powiedział, że ksiądz Adam tak powiedział, że wierzy w powszechne zbawienie, że wszyscy będą zbawieni i że Bóg do Boga zwraca się i katolik, i protestant, i tam jakiś ktoś tam. Nawet z innych zupełnie, nawet takich pozachrześcijańskich, tak to nazwijmy, wyznań. Ktoś jeszcze mi napisał, że ośmieszam się, mówiąc, że chrześcijaństwo i katolicyzm to, jest, to są synonimy. No, może się ośmieszam, ale mówię to, jakby wiem, co mówię. W rozumieniu takim, że rozumiem to, co mówię. Według mnie chrześcijaństwo i katolicyzm to są synonimy. Słowo chrześcijaństwo zostało jakby sztucznie, w sposób bardzo niebezpieczny, na siłę rozszerzone na jakieś inne wyznania, które uzurpują sobie jakby prawo do używania imienia Jezus. Chrystus, tak naprawdę negując nauczanie Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwo to jest katolicyzm, a wszystko inne, czyli jakieś tam protestanci na przykład, to nie są chrześcijanie, pomimo tego, że w encyklopedii czy w słowniku napisano, że są. To, że ktoś zmienił znaczenie słówka, próbuje zmienić znaczenie słówka, nie znaczy jeszcze, że to, że to jest prawda. Kochani, jak tego nie przegadać? Aha, czyli są też tacy księża, którzy są wyraziści po drugiej stronie, ale właśnie są też tacy księża, którzy. no to jest dla mnie koszmar, nie? Zamiast się opowiedzieć, to on napisał, że pan zrobił błąd, ję... błąd językowy <noise> i dwie emotki, aż wstawił ten kapłan. Kochani, ten odcinek na pewno nie wyszedł tak, jakbym chciał. Często tak bywa. Może chociaż na koniec spróbuję w miarę konkretniej. No nie może być. Jest zasada niesprzeczności którą chyba sformułował Arystoteles, a bardzo podchwycił Święty Tomasz Zakwinu. Natomiast modernizm ją jakby zabrudza, rozmywa, przez co jeszcze robi to w tak ohydny sposób, że promuje to jako wyższy poziom świadomości. Prymitywnie ludzie myślą, że jak coś jest czarne, to nie może być białe, a jak 2 plus 2 jest 4, to nie może być 5. To jest takie prymitywne. Taki wyższy, taki sercem bardziej patrząc, to możliwe są sprzeczności. Możliwe jest, że do Jezusa idziesz w sposób protestancki i do Jezusa idziesz w sposób katolicki i do Jezusa idziesz przez różne inne jakby jeszcze, jakby innymi drogami. Możliwe jest, że jak pan Marcin Zieliński mówi, głosi jedno. Wyraźnie głosi jakby swoje nauczanie, a Dawid Mysior coś tu próbuje pokazać, że inaczej, ale to oni są, powinni jedność budować. To jest jajecznica z mózgu. Więc nie jest to możliwe, Ktoś ma rację. Kto, znaczy, rację, racja jest nieważna. Ktoś jest bliżej prawdy. Yy, jeszcze jedno. Pan y, Ksiądz Adam Szustak w swoim tam materiale mówi na końcu: Marcin, rób swoje. Yy, nie zrażaj się. Drogi Marcinie, yy, bo się ostatnio też spotkaliśmy w spotku. Strasznie fajnie, Marcin, że w ogóle byłeś i się pan pomodliśmy wspólnie. Yy, drogi Marcinie. Proszę cię, nie, nie da się temu wziąć. Nie ja wiem, że to pewnie trudne dla ciebie jest, że, że jak się taki film ogląda o sobie, to jest człowiekowi ciężko. I nawet wiem, że publicznie będziesz mówił, że spoko, spoko. Wiem, jak to jest. Nie ja wiem, jak jest w środku. Marcin, nie daj się. Wiesz, gdzie jest twój ratunek. Ratunek jest w modlitwie w Panu Jezusie i w cierpliwości, która od Niego pochodzi. Więc nie daj się tym atakom, Marcin. Nie daj się tym, tym paszkwilom. Rób swoje, bądź z Panem Jezusem, działaj w Jego imię i niech przez twoje ręce i przez twoją modlitwę i przez twoją posługę dzieje się jak najwięcej dobra. I strasznie się cieszę, że jesteśmy razem w Kościele i że możemy wspólnie iść za Panem Jezusem. Kochani, to tyle. Tak samo ten ksiądz Paweł Gołofit napisał tam, że, że to jest piękne, że Marcin teraz zgromadzi kilka tysięcy ludzi i nie będzie zwracał tam uwagi na jakichś takich, no wiadomo, hejterów, frustratów czy coś. Myślę, że to jest, no można to odbierać na dwa sposoby. Jest wprawdzie i widzi, że jak to się mówi, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Ale jest też druga możliwość, tak? Jest to jakby przyjęta pozycja bezpieczna. No bo na ten mój film ksiądz, Pan Marcin mógłby odpowiedzieć. On powie jego tam zwolennicy, że się nie będzie zniżał. Nie, no tam, po co hejt, trzeba robić swoje, trzeba dla dobra coś robić. Jest to jedna z jakby możliwych wytłumaczeń, ale drugie jest takie, że po prostu nie da się na, odpowiedzieć na to, co ja dzisiaj powiedziałem. Na niektóre tezy tu zawarte. Jest problem z tym chrztem, jeżeli ten chrzest był i, i jakby to, to jest problem. I Pan Marcin wie, że prędzej czy później, gdyby doszło do Licznej wymiany argumentów, tak? Bez emocji, na spokojnie. Coraz bardziej, jakby takiej, coraz głębiej byśmy wchodzili w wymianę argumentów, to nawet najbardziej modernistyczni księża będą musieli prędzej czy później, no, będą musieli lawirować, żeby mówić, że pan Marcin jest w prawdzie. Bo to nie chodzi o to, kogo bardziej się lubi, czy tak, i tak dalej. Tylko, no, jest coś takiego jak doktryna katolicka, nauczanie katolickie, tradycja Kościoła, i od tego można. Odbijać różne rzeczy, jakby przyrównywać. Więc myślę, że pan Marcin no, nie odniesie się do tego materiału, ale nie wiadomo, czy dlatego, że jest ponad to, czy dlatego, że nie da się odnieść do tego materiału, odpowiedzieć na pytanie o ten chrzest protestancki, odpowiedzieć na to, czy rozumie różnicę pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem i czy wybiera katolicyzm i potępia błędy protestantyzmu. Jestem bardzo, bardzo ciekaw swoją drogą, jak jest naprawdę. Wszystkich ludzi, szczególnie to chodzi chyba naprawdę o niewiasty, chociaż mężczyźni też często, że niepokój, nie czuję takiego pokoju w sercu. Są dwie możliwości. Albo to, co ja mówię, jest w istocie niepokojące, w rozumieniu takim, że to jest zamęt, to co ja robię, albo że ktoś jest w zamęcie i jak mu tam pokażesz na przykład prawdę, to on też poczuje niepokój. Jak jest w istocie, wszyscy przekonamy się najpóźniej, po śmierci. Natomiast tych, którzy są w tym, co mówię, dos skłonni dostrzec jakieś znamiona sensu, bardzo gorąco zachęcam, żeby zapoznali się z tradycją kościoła katolickiego. Ten ksiądz, którego pokazywałem na początku, ksiądz Piotr Świerczek, akurat wypowiadał się na kanale Tradycyjne Kazania. Jest jeszcze drugi kanał Bractwa Kapłańskiego, Świętego Piusa X, czyli nazywa się FSSPX Polska. To można posłuchać. Bardzo polecam. Naprawdę charyzmatykom wszystkim. Polecam tego posłuchać. Wydaje mi się, że obcowanie z tą treścią po pewnym czasie będzie prostowało myślenie. Chociaż droga jest naprawdę daleka, bo sam do dziś po 3,5 roku w tradycji widzę miejsca, gdzie mój rozumek jeszcze jest zanurzony w syropku modernizmu. Takiego lepkiego, słodkiego syropku modernizmu. Jak ktoś nie przechodzi tej drogi, którą ja staram się przechodzić od 3,5 roku, no to po prostu. To jest tak skonstruowane, że nawet nie bardzo jest w stanie do czego się odnieść. Ten rozumem i doktryną, ten uczuciem i emocją. Ten będzie mówił, że w Kościele chodzi o to, żeby Jezus jest drogą prawdą i życiem, więc również trzeba umiłować prawdę w całości. Prawdę, którą głosi Jezus i Kościół. Trzeba umiłować w całości, żeby kochać Jezusa. Nie możesz kochać Jezusa tak boczkiem troszkę, ale część prawdy nie kochać. A ten z kolei będzie mówił, że to wszystko jest bardziej oparte na relacji osobistej. On już poczuł, dotknął, yy, już nawet nie wartościując, kto tutaj lepiej. W każdym razie jest taki duży rozdźwięk. Rzadko się zdarza, moim zdaniem, to, że ktoś tak yy, charyzmatyk, co posłucha tego, co mówi jakiś tradycyjny ksiądz i pyk, zmiana. Byłoby dobrze dla duszy tej osoby, byłoby dobrze dla bezpieczeństwa tej osoby. Yy, kochani, materiał wyszedł sześć razy bardziej chaotycznie niż planowałem. Pozdrawiam pana Marcina Zielińskiego. Bardzo mu życzę, żeby został zbawiony. Żeby był zbawiony. I tak samo księdza Pawła Gołofita. Życzę mu, żeby był zbawiony. I księdza Adama Szustaka, ojca Adama Szustaka. Też serdecznie pozdrawiam i zapewniam o tym, że bardzo bym chciał, żeby był zbawiony. To, czy mu teraz tutaj świetnie będzie szło, czy nie świetnie szło, nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, czy, czy dusza zostanie zbawiona. I na koniec może jeszcze no, do wszystkich, powiedzmy, charyzmatyków. Człowiek ma Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić. Na pierwszym miejscu jest poznawać. Trudno jest służyć komuś, kogo wpierw nie poznałeś. Wiara bierze się ze słuchania prawdy, a nie z Poznania takiego, że zagra muzyka i ja teraz, ojej, jak poznałem już. Tylko poznać rozumem i przygnąć do prawdy. Jak poznasz, to możesz służyć i wielbić. Idąc na uwielbienie, bez poznania, nie do końca wiadomo, możesz mieć pewność. I ostatnie pytanie do ludzi zorientowanych, teologów, księży, zakonnic, zakonników i wszystkich, którzy zechcą jakby pracę rozumową wykonać: Czy jest możliwe, że złe duchy podszywają się pod dobre? Czy to jest w ogóle możliwe? To, co ksiądz Bańka powiedział na początku swojej wypowiedzi sprzed trzech lat: duch, zły duch uwielbia podszywać się pod dobre duchy. Czy to w ogóle jest możliwe? Nie rozstrzygając je na razie, czy na tych różnych spędach tam charyzmatycznych na stadionach, to na pewno jest dobry duch, czy zły duch. Ale czy to w ogóle jest możliwe w waszych rozumach? Czy zły duch ma możliwość zrobić tak, żeby cię przestała boleć noga? Jeżeli ktoś ma problem z głową obok, też poproście, aby położono na was dłonie. Jeżeli jest obok jeszcze ktoś, połóżcie dłonie na Thank tych ludziach. Dzięki Ci Jezu. Alleluja. Aleluja, przyjdź, Duchu Święty. Pytanie dla osób, które zechcą poddać to analizie rozumowej. Kochani, kto wytrwał do końca tego materiału, podziwiam, bardzo dziękuję. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zajrzenia na stronę www.sprawki.pl. To jest nasz portal, który funkcjonuje. Jeśli mamy 23 sierpnia, to już będzie sześć tygodni niemal. Tam między innymi w zakładce polecamy są modlitwy i tam na razie jest jedna. Litania do Ducha Świętego. Świetnie można, według mnie czytając tę litanię, odnieść się do tego nauczania dzisiejszego, takiego np. pana Marcina. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Zderzyć to z litanią do Ducha Świętego. I nie jest możliwe, że jednocześnie to jest tamten Duch Święty z tej litanii i ten Duch Święty od flag. Dzisiaj Panie przychodzimy do Ciebie przyzywając Twojego imienia i dziękuję Ci też za uzdrowienie. I chcę dzisiaj przyjąć to wszystko, co masz dla mnie. Przyjdź, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Wznosimy dłonie, zasiądź dziś na tronie, wznosimy serca, wznosimy dłonie. Zajmij miejsce swoje, wznosimy serca, wznosimy dłonie. Zasiądź dziś na tronie. W razie zapraszam na stronę www.sprawki.pl i zapraszam do słuchania podcastu Sprawki Okiem Katolika Rano, który ukazuje się codziennie w dni robocze, o godzinie 2 na Spotify'u i innych platformach podcastowych oraz o godzinie 6 rano na YouTubie. Niecałe albo czasami po, powyżej, około 20 minut bardzo starannie przygotowanych treści, robionych z, z tym, że przed sobą mamy celem jest pożytek. Dla zbawienia dusz. Oczywiście to może brzmieć bardzo, bardzo świętoszkowato, że jesteśmy tacy świetni, natomiast no, y, przynajmniej zaświadczam o tym, jak czym próbujemy się kierować. Na większą chwałę Pana Boga i dla zbawienia dusz. Przypominam, że w tę niedzielę, czyli pojutrze, jeżeli ktoś ogląda w piątek, jeżeli Później to w tę niedzielę, 25 sierpnia, zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę. Kto uważa, że to, co tutaj zostało powiedziane, ma znamiono sensu, bardzo proszę dać łapkę w górę pod tym filmem, a kto uważa, że nie, to łapkę w dół, to chyba też nam pomoże, jeżeli chodzi o algorytm. Natomiast jeszcze proszę, o właśnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę zasubskrybować ten kanał i dać dzwoneczek obok, żeby być powiadamiany o nowych filmach. Kochani, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że miewam problemy ze sprawnym, szybkim, rzeczowym zamknięciem odcinka, więc powiem chyba tyle. Życzę wam błogosławionego weekendu. Życzę wszystkim, żeby zbliżali się do prawdy. Ja myślę, że ona jest gdzieś, ta prawda, ale proszę wszystko zawsze odbijać od nauczania kościoła katolickiego. Nie od swoich odczuć na pewno, ale od nauczania kościoła katolickiego. I tym sposobem już naprawdę muszę znaleźć sposób, żeby zakończyć. Życzę Wam błogosławionego weekendu, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia w poniedziałek rano w programie Sprawki Okiem Katolika Rano. Zostań z Panem Bogiem.